Mieszkanie Jerzego Kukuczki zaaranżowane tak, jak wyglądało za jego życia. Przestrzeń muzealna poświęcona historii himalaizmu, a także ścianka wspinaczkowa czy miejsce spotkań dla miłośników gór. Centrum Himalaizmu, które powstanie w Katowicach, ma trafiać do szerokiego grona odbiorców. Właśnie ogłoszono przetarg na jego budowę. Obiekt powstanie w dzielnicy Bogucice i będzie połączony z domem, w którym mieszkał słynny alpinista Łukasz Kądziołka. Centrum Himalaizmu imienia Jerzego Kukuczki stanie tu. Na razie na rogu ulic Katowickiej i Markiewki jest tak, a ma być tak. Zwiedzający dowiedzą się sporo o jednym z najwybitniejszych himalaistów na świecie. Będą 4 wystawy tematyczne, między innymi opowiadające o pierwszych wejściach na 8-tysięczniki. Oczywiście wystawa o samym Jerzym Kukuczce i jego historii, będzie troszeczkę o kobiecym himalaizmie, więc myślimy, że każdy znajdzie w tej przestrzeni coś dla siebie. Będzie to bardzo uniwersalna przestrzeń, jeśli właśnie chodzi o zwiedzanie. Żeby wybudować tak okazały obiekt, konieczne będą wyburzenia. Miejsce nie jest przypadkowe, ponieważ tuż obok domu, w którym urodził się i mieszkał Jerzy Kukuczka. Z nowego obiektu będzie można przejść właśnie do jego mieszkania. Zależało nam na tym, żeby nie stworzyć tak czysto i banalnie oryginalnej bryły, że po prostu będzie w kontraście zawsze się tutaj wyróżniała. I materiał, który użyliśmy, to jest jak gdyby głównym materiałem, jest tam cegła, czyli coś z czego wszystkie budynki w okolicy są jak gdyby zbudowane. Miasto ma pomysł na nowoczesną ekspozycję, ale ta będzie przedmiotem odrębnego przetargu. Poza tym w Centrum Himalaizmu znajdą się też sala do organizacji spotkań i pokazów filmowych, biblioteka, a także ścianka wspinaczkowa. To wszystko ma powstać w ciągu 22 miesięcy i będzie na pewno sporo kosztowało. W trakcie kampanii wyborczej w 2019 roku wsparcie finansowe obiecywał ówczesny premier Mateusz Morawiecki. Jednak teraz wiadomo już, że miasto musi radzić sobie samo. Będzie to pokrywane z budżetu miasta, niemniej cały czas oczywiście walczymy o to, aby pozyskać dodatkowe środki na ten cel. Na razie miasto czeka na oferty od potencjalnych wykonawców. Firmy zainteresowane budową Centrum Himalaizmu mogą zgłaszać się do 10 kwietnia.